czas zawitać na nowe osiedle mieszkaniowe. Osiedle zlokalizowane naprzeciwko Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Osiedle, dla którego w zasadzie powstało rondo na Granicznej, tutaj przy wjeździe chociażby na parking Urzędu Miasta, a więc na rondzie, jadąc od strony Alei Zagłębia Dąbrowskiego, będę zjeżdżał trzecim zjazdem. No i co my to tutaj na tym osiedlu mamy? Czy tutaj jest tylko ten jeden bloczek i tak naprawdę dojazd jest tylko do jego parkingu? Czy da się tutaj gdzieś dalej poruszać? Teren prywatny, tyle mamy na tą chwilę informacji. Jesteśmy tutaj w stanie gdzieś zawrócić, objechać to jakoś. No tak naprawdę jedyne co tutaj możemy zrobić, to zawrócić. Choć może tutaj kiedyś powstanie droga wokół. Jak widzicie, zawracamy troszeczkę niestandardowo, bowiem w standardzie byłoby wykorzystanie chociażby któregoś z miejsc parkingowych bądź jakiejś innej infrastruktury, by zawracanie wykonać, a nawet zawracanie na trzy, a więc wykorzystanie szerokości jezdni również nie jest takie idealne, jakbyśmy to widzieli sobie w książkach, a więc dojazd do prawej, znaczy dojazd do lewej, do prawej i wyjazd. Tutaj w zasadzie odwrotnie to zrobiłem, ale na tą chwilę tak było po prostu najwygodniej. Miejsc parkingowych jako takich tutaj jest strasznie mało. Być może, że właśnie ten parking podziemny jest tutaj bardziej przeznaczony jako parking dla tutejszych mieszkańców. Szkoda, że poniekąd drogi nie połączono tutaj z budynkami należącymi do tutaj z osiedla zlokalizowanego przy Alei Zagłębia Dąbrowskiego. Tutaj jest miejsce ku temu, żeby tak naprawdę dookoła można było tego budynku i tego osiedla objechać. No ale cóż, obecnie nie mamy już w zasadzie przepisów, które deweloperom nakazywałoby budowanie miejsc parkingowych. I pewnie będzie tego jak najmniej, będzie wykorzystanie możliwie jak najbardziej powierzchni do tego, aby postawić bloki, a o parkingi martwcie się sami. Tutaj choć niewiele, to jednak jeszcze jest, natomiast szkoda, że tak naprawdę nie myśli się o tej infrastrukturze, tak jak chociażby myślało się w czasach tak przecież nielubianej, wyszydzanej, krytykowanej z każdej strony komuny.